sąsiad. Narzucony sąsiad. Widać. Rasę. Dzisiaj wycieczka lokalna. Lokalna? Tak. Czyli to po takich lokalnych drogach. Chciałam się wstać, Ana. Pojadziesz, więc będziemy przylądować w okolicy. Zobaczymy, kiedy mi się kamera wczerpie. Znaczy padnie. Miejmy nadzieję, że nie dobiję do roweru, jak to było ostatnio. No, w nogę, no. Noga już wyleczona. Więc jedziemy. Więc jedziemy, no dobra. Pierwsza. Tak jak ustalaliśmy, ja jestem za tobą. Tak. Jazda za Madzią łączy się z tym, że muszę uważać, żeby na nią nie wpaść. Dziwnie się jedzie z kamerą na głowie. Aż mnie zaskoczyła, myślałem, że tam przejeżdżamy. Można jechać, chodź. Lewa przystanek. Jak to weekend? Co? Dzięki tłumu. Jedź może. Bardzo dobrze. Jak tam, Madziu? Dobrze. Powoli do przodu? Cały czas. Dlatego my omijamy papry, jedziemy nad staw. Jedziemy nad staw. Już jakieś kłótnie o parkowanie. Już jakieś pretensje ktoś do kogoś. Więc tak, mamy generalnie... Ja mam dwie baterie, ty masz cztery baterie w razie czego. Nie, trzy. Także trochę ponagrywamy dzisiaj. Wjeżdżamy na dzielnicę. Okej, gonimy Magdę. Jesteśmy na drodze leśnej, która nie dotyczy rowerów, czyli teoretycznie możemy po niej jechać, ale Magda jest mechanicznym pojazdem. Czy ty możesz po takiej drodze jechać? A czemu nie? Dzisiaj mam trochę lepszy rower. Dzisiaj nie mam roweru babcinowego, tylko mam miśkowego Magnuma. To jest ekstra fajny mountain bike z roku 1998.
To jest nowość na rocznik 98, proszę Państwa. Trochę go musiałem upgrade'ować, to znaczy, uwaga rower. Ten rower ma 24 lata. I nie miałem żadnej większej awarii, prócz w sumie jednej, bo jak było na gwarancji, to odklejała mi się śruba przy portowozie. I tą śrubę serwis mi przykleił na naklejki tego śrub. To była jedyna jego usterka. Jedyna. Ale przyjemnie. Mówi, że upały w lesie są najważniejsze. No tak, bo jest chłodno, nie? Tak. Tajemnica 3. O, pipi. Co tak cię przypomniało? Madzia śmiga. W środku Madzia ma ekwipunek do picia. Bajeczny krajobraz. Tak, co powiesz? No, że jest bajeczny. Jest bajecznie? Gdzie jest bajecznie? Bardzo lubię ten wyjeździć. A tam jakie piękne cienie, światło cienie. No. Proszę zobaczyć jest, nie? Las. Zobaczmy, dzisiaj jest niedziela. Na Waprach, jak było widać dzięki tłum. Mhm. A tutaj czasami już przejdzie na rowerze. Fajnie. I to jest wszystko. To jest to? To jest na ubranie. To jest ubranie, no? Na kleszcze. Dobra. I teraz masz to coś na skórę, nie? Tak. Gdzie? Pod spodem. Mi się po prostu ma taki problem jak wszyscy mężczyźni. Nie. Czyli damska torebka. Misiek ma problem taki, że jak tam zostać? Chcę się tu dostać, muszę się przedzierać przez miliardy mniej lub bardziej Mielka. Potrzebnych pierdółek. No tak, właśnie no, o tym mówię. Tak, właśnie o tym mówię. Że mężczyźni mamy ten sam problem. No. Cześć. 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 No to uwaga. Chicago. Tak, to jest kończę. Ponieważ ostatnio miałam we włosach jakiegoś pasożyta jeleni. No i teraz jesteśmy gotowi na las. No i czekaj, jeszcze muszę sobie wyczyścić okulary, bo sobie spryskałem ten okulary. A my gdzie jechaliśmy? Na miejscowości Boiszowy, tak? Tak. No. Na Wokerze. No. Jesteśmy na Boiszowa. O, tu jest. Boiszowy. Jedziemy nad staw. Tara? A ja pierwszy raz bez czapki. A gdzie masz czapkę? W plecaku. To czemu nie wyciągniesz? Bo to sałatką. To jedziemy jeść. No, jedziemy, jedziemy. No tak krzyczaj, bo już mi najeżdżasz na drogę. Pokrzyk alarmowy będzie. Może być? Jak mi zajeżdżasz drogę, to ja wołam. Co? Buzi? Tak przed widzami. Mam szminkę brzegą? Nie. A zostałem uczony na punkcie żminek, bo... To było śmieszne.
obsesa, obsesa. Są jeszcze, także jedź. Ja tylko sprawdzam, czy to działa. Co? Dotarliśmy? Gdzie? Wstajemy miejsce. Wstajemy miejsce nad taki stawik. Odbiło ci się tutaj czoło. Ojej. Ja powiem gdzie, ponieważ tutaj widzicie, nie ma nikogo. Nie, żeby nie było dużo ludzi, to nie stracimy wam tak tej miejscówki. A my sobie zrobimy mikropiknik nad wodą. Ja chyba sobie zamoczę stopy. Też chcesz zamoczyć stopy? Może tak. Dobra. I może ci się już zmyje to coś, znaczy zniknie ci ten odcisk z uchwytu kamery. Ale to jest przyjemne. No. Przepięknie. Przepięknie, no. No, a my zabieramy się za piknik i wyjdziemy się za chwilę. A... Co, Madziu, fajnie jest? Cudownie. Cudownie? Sobie zdejmę buty i zobaczcie, jaka jest woda. Coś tu od razu nadepnąłem na coś ostrego. Co tu mamy? Tu jakiś ślimak szedł tędy. A, jest, dobra. O kurde. O. Ale fajna woda. O kurde. Tu jest piasek nawet, ale fajnie tu jest. Piaseczek. Tu jest pełno ryb, bo to jest staw. I generalnie tu jest zakaz pływania. W ogóle to jest teren prywatny, nie? Nogi można chyba obmoczyć. To jest miejsce, które nagraliśmy jako pierwsze. Między innymi, znaczy głównie, przede wszystkim z drona. Dotarliśmy tu dronem. Także... Także to jest to miejsce, ale fajnie. Ale superancko. Powiem ci, że woda jest ciepła. Fajna woda. A my siedzimy sobie w wodzie. I moczymy nogi. Moczymy wody. Wody. Nogi w wodzie, a nie nogi. Nie wody. Fajnie jest? Przepięknie. No. Cieplutko. Woda ciepła. Więc... Więc moczymy się. Stwierdziliśmy, że zamoczymy stopy, bo jest bardzo gorąco. Trochę się baliśmy, ale daliśmy radę. Tak, bo tutaj są takie schodki. No. Tam jeszcze są schodki w wodzie. Chyba ze trzy schodki są w wodzie.
wam, że... No. Że... Więc... Taki relaks. Taki relaks.